Od razu mówię, że to idzie z pytań widzów, z pytań Państwa. Tutaj mam jakiś taki znowu dziwaczny. A40. Co to jest A40? D4, skoczek C6. Niektórzy tak grają. Niektórzy cofają skoczkę na B8. Karosen wycofnął. F4. I G4. I pozycja jest tak dobra, że możemy radośnie grać. Jeżeli czarny gra obiektywnie najlepsze D6, żeby przyjść gońcem na G4, to się nie boimy, ale możemy najpierw przyjść koniem na C3. Jak E5, to pytamy go się, czy gra na bicie w przelocie. Jak gra, bijemy. Nie jest dobrze bić gońcem, bo robimy tak zwane gable. Była taka partia w 9 roku w Emiratach. Była taka partia, musi bić pionem. To jest osłabiona przekątna. Zasłonięty goniec, gramy skoczek F3 i dalej sobie poradzimy. Dlaczego się nie uczymy takich wariantów na pamięć dalej? Dlatego, że mogą się nigdy nie zdarzyć. Dlatego, że powinniśmy sobie poradzić przy szachownicy. Ja zachęcam do radzenia sobie przy szachownicy. Jakieś trudne pytanie? Proszę. Wypiłem kawę. Jestem zdolny do gry. Które to było? Bo te pytania czekają. No może jeszcze jedno. Jeszcze jedno coś pokażę. Może nie będzie za skomplikowane. O! O, ho, ho, ho.